suwalskiej karty mieszkańca korzysta już blisko 30 tysięcy Suwalczan. Przy takiej liczbie użytkowników programu jego funkcjonowanie musi zostać usprawnione i zautomatyzowane. Dlatego też postanowiono, że zostanie wprowadzony nowy elektroniczny dokument, który pojawi się już w przyszłym roku. Chcemy, żeby to była karta elektroniczna, z taką warstwą elektroniczną. I to nie karta, która by służyła tylko i wyłącznie do udzielenia tych ulg, zniżek, które są w tej tabeli przewidziane dla posiadaczy tej karty, ale również moglibyśmy i komunikację miejską tam włożyć do tej karty w przyszłości i rower miejski. W nowej karcie elektronicznej zostaną zachowane rodzaje kart, a były cztery. Karta zwykła, rodziny wielodzietnej, seniora i osoby niepełnosprawnej. Podział nie będzie widoczny na karcie. Warstwa elektroniczna pozwoli również automatycznie przedłużać lub unieważniać ważność kart bez konieczności wydawania nowego dokumentu. To spowoduje ograniczenie kosztów funkcjonowania systemu. Cieszę się bardzo, że ten pomysł spodobał się mieszkańcom, że tak dużo mieszkańców ma, posiada suwalską kartę. Prawie 30 tysięcy Suwalczan zaopatrzyło się w ten dokument plastikowy. No i teraz jeszcze tę kartę chcemy, tak jak mówił, unowocześnić. Ulgi, które zostały udzielone na podstawie tego dokumentu, tej karty, też są na sporą kwotę, bo prawie 3 miliony złotych. Suwalska Karta Mieszkańca pozwala m.in. na skorzystanie ze zniżek w placówkach kultury lub obiektach sportowych. Jedną z najważniejszych korzyści płynących z posiadania karty jest darmowa komunikacja miejska dla osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży oraz darmowe przedszkola. Czesław Rękiewicz, prezydent Suwałk, zaprasza do składania wniosków o przyznanie nagrody Włóczni Jadźwigów, które zostaną wręczone w przyszłym roku. Zbierze się kapituła, wyłoni laureatów, natomiast kiedy będzie wręczenie, no dzisiaj nie mogę tutaj konkretnej daty przedstawić. Jeżeli nam, a na pewno nie uda się w karnawale, to prawdopodobnie będę optował za tym, żebyśmy to uczynili przy Święcie Miasta, Dnia Suwałk, Jarmarku Kamedulski, tak jak kilka lat było i to realizowaliśmy. Mam nadzieję, że latem już będzie można spotykać się, brać udział w tego typu zgromadzeniach. Wnioski są już przyjmowane od 1 grudnia tego roku. Można je kierować do Urzędu Miejskiego w Suwałkach do 10 stycznia 2021. Specjalny formularz znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Po tym terminie zbierze się kapituła, którą stanowić będą laureaci tej nagrody z dwóch poprzednich lat. To oni wskażą, komu należy się to wyróżnienie, przypadające za powoli mijający już 2020 rok. Tradycyjnie w okresie przedświątecznym Czesław Rękiewicz, prezydent Suwałk, ogłasza konkurs na najpiękniej udekorowane domy i balkony w okresie świąteczno-noworocznym. Celem konkursu jest wyeksponowanie oraz nagrodzenie i wyróżnienie piękna i estetyki świątecznych dekoracji na terenie naszego miasta. Zachęcam naszych mieszkańców do udekorowania swoich domów jednorodzinnych, swoich balkonów i po raz kolejny ogłaszam konkurs. Jest taki świąteczny czas. Konkurs, który polega na tym, żeby właśnie swoje domostwa odpowiednio doświetlić, żeby one były odświętnie udekorowane. Oczywiście lampki, nie lampki, jakieś tam instalacje, jakieś dekoracje świąteczno-noworoczne są wskazane. I domy, i oczywiście balkony. I do 30 grudnia oczekujemy tutaj na wnioski. Formularze można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Przypominamy o zmianie regulaminu z przyszłego roku. W konkursie nie mogą brać udziału posesje pracowników Urzędu Miejskiego w Suwałkach, a także laureaci nagrodzeni w dwóch poprzednich edycjach konkursu. I przyznamy nagrodę. Pierwsza nagroda, co chodzi o domy jednorodzinne, 1000 zł, a balkony, najwyższa nagroda pierwsza to 800 zł i zawsze przekazujemy te środki finansowe, a ci, którzy je odbierają, mówią, że przeznaczą na kolejne dekoracje za rok, żeby jeszcze ładniej właśnie wyglądały ich domostwa, czy też ich balkony.